Hej, cześć, jak się macie? Dobrze? Jestem dla was, cała dla was. Wiek to dla mnie? Dojrzałość, radość, dystans i chyba miłość do siebie. Czuję się na 30 spokojnie, co to dla mnie oznacza, że jest we mnie bardzo dużo energii, chęci do życia, wiele planów. Myślę, że nie starczy 100 lat, abym mogła zrealizować to, co chciałabym zrealizować. Trudno do tego wrócić, co poradzić sobie młodszej. Chyba bym nic nie zmieniała, bo udało mi się na każdym etapie mojego życia realizować po pierwsze swoje marzenia i przyjmować wszystko to, co życie przynosi i z tych dobrych, i tych złych rzeczy. I myślę, że nie jesteśmy w stanie zaprogramować i zaplanować tego, co nam się przydarzy w danym wieku. Więc nic bym nie zmieniała. To musi mieć swój własny tok. Niestety nie mogę tego powiedzieć, że zawsze byłam na pierwszym miejscu. Myślę, że to następuje teraz, właściwie niedawno, kiedy zaczynam zauważać, że ten czas dla siebie mogę wygospodarować i że chcę wygospodarować i że rzeczywiście chcę spędzić każdą chwilę swojego życia w taki sposób, aby w tym czasie było dużo czasu dla mnie. Wcześniej to jest po prostu niemożliwe, bo gdy mamy rodzinę, dzieci, pracę, to czasami jest trudno to połączyć, ale teraz jest bardzo dobrze. Przekroczenie 50 przyniosło całą masę takich bardzo pozytywnych przemyśleń. Przede wszystkim nigdy nie czułam się sama ze sobą i w swoim życiu tak dobrze jak teraz. Myślę, że 60 będzie jeszcze lepsza, w związku z tym ci, którzy mówią, że po 50 stajemy się niewidzialne bądź zupełnie przezroczyste, bez jakichś perspektyw, to jest wprost przeciwnie. Jestem tego przykładem.